Potrzebujemy energii, żeby się rozwijać. Lepiej taniej, czystej i łatwo dostępnej. A czego mamy pod dostatkiem? Wodoru. Mamy mnóstwo wodoru. Wodór jest najczęściej występującym pierwiastkiem na Ziemi i składa się z protonu krążącego wokół elektronu. Pytanie zatem brzmi, jak wykorzystać wodór do produkcji energii? W najprostszym wydaniu można połączyć wodór bezpośrednio z tlenem. Powstaje woda i sporo energii cieplnej. I właśnie ta reakcja stosowana jest jako źródło energii w napędzie rakiet kosmicznych. Trudno sobie jednak wyobrazić wykorzystanie tej technologii w kuchni. Wyobraźcie sobie rakietowy czajnik elektryczny, albo turboblender. Nie, aż tyle energii to my w domu nie potrzebujemy. Jest też drugi problem. W wyniku reakcji łączenia wodoru z tlenem powstaje ciepło, a my wolimy przemienić je w prąd elektryczny, bo jest go łatwiej nam go użytkować. Idea ogniwa paliwowego rozwiązuje właśnie te problemy. Z jednej strony mamy źródło wodoru. Rozumiemy wodór na proton i elektron. Sercem ogniwa jest przewodnik protonowy, który przepuszcza tylko protony, wobec czego elektrony zmuszone są iść inną drogą. Na końcu przewodnika protonowego dostarczamy tlen. Taki zwykły tlen z powietrza, którym oddychamy. I powstaje nam woda, H2O. Ale skoro elektrony już płyną, to na ich drodze możemy postawić jakiś odbiornik. Niech to będzie telewizor, silnik elektryczny albo nasz turboblender, cokolwiek. W zależności od wielkości ogniwa paliwowego możemy zasilić urządzenie od wielkości zegarka do całego domu. Krótko mówiąc, z wodoru i tlenu powstaje nam woda oraz prąd elektryczny, czyli przyjazna środowisku czysta energia. Pięknie. Mamy małą prywatną elektrownię gdziekolwiek chcemy. Ale żeby ta konstrukcja powstała, potrzebujemy kilku rzeczy. Wodoru, ale produkcję wodoru mamy już opanowaną. Tlen, który jest ogólnodostępny. Przewodniki elektronowe, czyli zwykły kawałek metalu oraz jakiś odbiornik elektryczny. Ale największym problemem jest przewodnik protonowy. Musi on przewodzić tylko i wyłącznie protony i nic poza tym. I właśnie nad rozwojem tego elementu pracuję w swojej rozprawie doktorskiej. A jest tutaj kawałek naprawdę poważnej fizyki. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale w naszym laboratorium badamy przewodniki protonowe w ekstremalnych warunkach. Przeprowadzamy eksperymenty w szerokim zakresie temperatur do minus 200 stopni Celsjusza. To jest temperatura, w której już nawet tlen jest w stanie ciekłym. Używamy ciśnień do 5000 atmosfer, a tak dla porównania, to ciśnienie w kole samochodowym ma jakieś 2-3 atmosfery. A wszystko po to, by odseparować poszczególne elementy transportu protonu i zaprojektować nowy, bardziej wydajny przewodnik protonowy. Myślę, że idea uzyskania czystej energii z powszechnie występującego wodoru jest warta tej pracy. Dziękuję za uwagę.